Siemka, tutaj Lucky Texas, jeden z założycieli serwera EduDuo, ogólna edukacja. Przedstawię Wam dzisiaj 5 gadżetów do szkoły, które na pewno Wam się przydadzą. Oczywiście chciałbym jeszcze nadmienić, że żaden z przedmiotów nie jest sponsorowany i większość z nich trzymaliśmy we własnych rękach. No więc zapraszam do oglądania, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Pierwszym gadżetem będą słuchawki Xiaomi Mi 2 Wireless Basic. To małe, eleganckie i bezprzewodowe słuchawki marki Xiaomi, które idealnie spiszą się przed każdą kartkówką czy sprawdzianem. Pudełko, które również ładuje te słuchawki, jest poręczne i łatwo zmieści się do każdej kieszeni. Drugim gadżetem będzie plecak Modecom Smite 15. Minimalistyczny i elegancki wygląd zamknięty w wodoodpornym materiale zmieści laptopa do 15,6 cali. Z plecaka bez problemu naładujesz telefon poprzez wbudowany powerbank. A trzecim gadżetem będzie długopis z wiatraczkiem. Również minimalistyczny i funkcjonalny długopis z wiatraczkiem idealnie sprawdzi się w upalne dni. Dzięki niemu Twój sprawdzian nie będzie zalany od potu. I przyszedł czas na czwarty gadżet, a będzie nim Scanner i Riskenbook 5. Teraz z nim łatwo nadrobisz notatki podczas Twoich spóźnień i wyjść do toalety. W ciągu 1,5 sekundy zeskanujesz jedną stronę w dobrej jakości w różnych kolorach. Następnie łatwo prześlesz je na telefon i wyślesz je do znajomych. Możesz zapisywać się w różnych formatach i łatwo udostępniać je na maila i innych przetwarzaczy danych. Ostatnim gadżetem będzie zegarek Xiaomi Mi Band 5. Ładny, smukły i elegancki. Co jeszcze można o niej powiedzieć? Opaska z kolorowym wyświetlaczem pomoże Ci zadbać o Twoją kondycję oraz Twoje zdrowie. Dzięki wielu funkcji Twój zwykły dzień w szkole może stać się niezwykły. Duża bateria pozwala na pracę do 14 dni, a dzięki wodoodporności można go nosić podczas kąpieli czy pływania. I oczywiście dzięki za obejrzenie tego filmiku, mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał i że go dosyć troszeczkę polubicie, a jeśli nie, i tak zostawcie łapkę w górę i zostawcie subskrypcję na następne odcinki. Na pewno następne odcinki pojawią się częściej i będą dotyczyły zadań z różnych przedmiotów, najprawdopodobniej z chemii.